widzicie troszkę inne otoczenie. Jestem na moim balkonie i chciałam dla Was nagrać taki film, który zatytułuję Wiosenne porządki na balkonie, bo to nie jest jakieś, to nie będzie jakieś super artystyczne urządzenie tego balkonu, nie będą to jakieś, nie wiem, piękne meble i piękne dekoracje, tylko ja mieszkam w bloku, mam długi, taki wagonowaty balkon z niezbyt ładnymi płytkami, nie jest za duży, płytkami na podłodze, które trzeba było zakryć. Nie jest za duży, właściwie tu się mieszczą dwa krzesła, stolik i to wszystko. I też, no nie wiem, tutaj się nie zmieszczą jakieś piękne, duże meble ogrodowe, takie fajne tapicerowane kanapy i w ogóle teraz takie piękne są te meble. Ale to dla posiadaczy przynajmniej szerszych balkonów, bo tutaj nic w tym wagonie nie wejdzie. Więc tutaj mamy dwa krzesełka i stolik. I ten balkon przez ileś lat w ogóle totalnie nie był używany. I od zeszłego roku jego... właściwie zaczęłam zagospodarowywać. I tutaj pytaliście mnie o tą matę z patyczków. Także ja takie proste rzeczy położyłam, dywan, taki dywanik z Ikei na podłogę. Tutaj zakryłam tą matą z patyczków, jakieś lampki, jakieś tutaj za mną widzicie małe dekoracje. Także takie małe, drobne rzeczy, które można zrobić samemu tym kosztem i gdzieś tam ożywić jakoś ładnie nasz balkon. Także ja Wam pokażę takie naprawdę proste rzeczy, które ja zrobiłam. Może Was to do czegoś zainspiruje, może też macie taki balkon, może też macie jakiś nieużywany balkon i Was to zainspiruje, żeby go nie wysprzątać i na lato teraz coś z nim zrobić, żeby można było sobie w letnie wieczory na nim przesiadywać, bo właśnie odkąd tutaj troszkę zagospodarowałam tą przestrzeń, to jak jest ładna pogoda, sobie nawet jemy kolację czy obiad, jak jesteśmy wieczorem w domu, więc naprawdę, słuchajcie, warto zadbać o ten kawałek powierzchni, bo ja w poprzednim mieszkaniu nie miałam balkonu i wydawało mi się, że to nic takiego, a naprawdę bardzo przyjemnie jest mieć balkon. Nawet i ja, i zwierzaki też lubią sobie tutaj przesiadywać, wyglądają, co tam się dzieje na osiedlu, także... także taki pomysł na filmik, jeżeli macie ochotę na więcej takich prostych, jakiś z mojego życia, nazwijmy to, nie wiem, filmów dotyczących urządzania wnętrz, chociaż to jest na pewno za duże słowo, to napiszcie w komentarzach albo dajcie kciuka w górę, także nie bierzcie tego zbyt poważnie, tak jak mówię, to bardziej taki, bardziej to może być taka inspiracja może dla kogoś, kto, tak jak mówię, ma mało środków, już nie przynudzam, pokażę Wam wszystko, co tutaj zrobiłam, mam nadzieję, że będzie Wam się... Dobra, jednak będzie update, bo stwierdziłam, że jest troszkę za łyso i już nie ma słońca, ale pokażę Wam na szybko, bo jeszcze dokupiłam trzy tuje i zioła. Tak to teraz wygląda, od razu lepiej. Ta jedna nie ma doniczki, bo te dwie są z Ikei. Jeszcze dokupię jedną masującą. I tutaj mam tymianek i rozmaryn, które
które będą nam pięknie pachniały, a przy okazji można wykorzystać do steków czy tam do jakiegoś innego mięsa. No a tak poza tym nic się nie zmieniło. Pokażę wam jeszcze raz. O! I tak to. Tak teraz wygląda balkonik. Myślę, że lepiej jednak, jak coś zielonego się pojawiło. Tam jest sushi słonik. Będzie upał, to przyjemnie sobie tutaj posiedzieć. Przed południem mamy słońce, a po południu mamy cień. O! Także jeszcze raz. Tak to wygląda. Większość rzeczy jest właściwie z Ikei. Te dwa krzesła, nie wiem skąd one są, bo one już tu były i są tu od dawna. Stolik drewniany jest z Ikei, wymaga pomalowania, muszę kupić bejce i go pomalować, bo niestety stał tutaj przez zimę i troszkę ucierpiał na tym. Te patyki były kupione w Leroy Merlin i możecie sobie je kupować na metry, one są w różnych długościach i po prostu je przyczepiacie czy jakąś taśmą, czy drucikiem, czy czymkolwiek. I też one są tutaj od zeszłego roku, zostały na zimę, nic mi się nie stało i uważam, że to tak ładnie wygląda naturalnie, ale też są pika i są różne takie osłony z materiału, także i to wszystko są niedrogie rzeczy. Nie pamiętam, ile ta mata kosztowała, ale myślę, że około 50 zł. Tutaj te lampki, które przyczepiłam, też są z Ikei, to są takie lampki solarne, czyli tak jak wam pokazywałam na filmiku, mam tutaj ten ekran, który w dzień się ładuje, a w nocy sobie świecą, jak jest pochmurny dzień, czy jak przysłonicie ten ekran, to oczywiście wam się nie naładują, nie będą świecić. Do tego mam trzy takie te latarnie z Ikei, one też są też są z zeszłego roku, niestety zapomniałam dokupić świeczek, ale jak kupię te małe świeczuszki, to wam jeszcze tutaj dogram klip, jak wygląda fajnie balkon wieczorem, właśnie jak się świecą te wszystkie światełka, jak sobie siedzimy. Kwiaty nie możemy znaleźć, jeszcze musimy dokupić tutaj jakieś tuje, mieliśmy w zeszłym roku, niestety, słuchajcie, przeżyły cały rok, nawet pod śniegiem były, stały tutaj, zostały, pod śniegiem były zielone i dopiero w maju nam zdechły niestety, więc musimy tutaj dokupić jeszcze jakieś dwa krzewy, ale to jeszcze za chwilę i tutaj właśnie stwierdziliśmy, że nie będziemy już kupować żadnych kwiatów, bo po prostu przez to, że my tak często wyjeżdżamy, nie ma co tych kwiatów podlewać, więc one nam po prostu padają na tym balkonie, który też jest dosyć nasłoneczniony, więc tutaj nasz bonsai, który właśnie zimą oczywiście mieszka w mieszkaniu, a latem na zewnątrz i posadziłam kaktusy, to są takie malutkie jakby wiadereczka metalowe, w których kupiłam te żonkile na Wielkanoc, no i żonkile już też odeszły i przesadziłam w nie takie małe kaktusy, to jest zestaw trzech takich kaktusów z Ikei za 19,90 i te, które wam pokazywałam na stole, to też są takie trzy kwiaty z Ikei, to jest aloes i dwa, nie wiem, jakieś takie, no w każdym razie stwierdziliśmy, że teraz postawimy na coś takiego, co nie wymaga, może tak dużo wody, nie jest takie delikatne i może nam te rośliny tutaj dłużej przeżyją na tym balkonie. Także ja już uciekam. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli macie jakieś pytania jeszcze, to piszcie, albo jakieś, nie wiem, pomysły na tego typu filmik, które chcielibyście zobaczyć, to może postaram się coś zrobić. Pewnie ten balkon, wiecie, to jest takie pierwsze tak porządki później. Ten balkon na pewno będzie jeszcze ewoluował i tutaj bym chciała dokupić więcej jakichś podłóg, dekoracji, właśnie jakieś krzewy, więc jeżeli będziecie mieli ochotę na jakiś update taki już letni, kiedy tutaj pełną parą wszystko zostanie zagospodarowane, to dajcie znać, to też wam może nagram taki filmik. Tak jak mówię, jeżeli wam się podobało,
chcecie więcej takich filmików, to piszcie w komentarzach albo dajcie kciuka w górę. Ja już uciekam. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Trzymajcie się.